Cześć, tu Aleks Nowokraft. Zapraszam na część czwartą. Belly Band. Na drugiej stronie naszej kartki zrobimy bardzo prosty belly band, ale postaramy się go ozdobić w efektowny sposób. Na naszą stronę wybrałam różową stronę z bloczku Action w ciemniejsze kropeczki. Następnie na nasz belly band przygotowałam kartkę o szerokości 9,5 cm, natomiast długość tej kartki musi być nieznacznie większa niż strony, tak aby jeszcze udało się zrobić zakładki. Na tablicy do pikowania zaznaczam i robię linię zakładek. Belly band dopasowuje do naszej kartki, którą następnie będziemy przyklejać do strony.
Dodatkowo do tej linii zrobimy jeszcze jedną, tak aby belly band mógł więcej pomieścić naszych zdjęć, książeczek lub inne rzeczy, które chcemy tam włożyć. Teraz będziemy ozdabiać nasz belly band. Wybrałam podstawowe tło również z bloku Action z białymi kropeczkami w kolorach różu. Następnie przygotowałam elementy już wycięte również wykrojnikami, które będę dopasowywać i przykładać na nasz belly band. I tak, mamy tutaj koronkę z takiego wykrojnika. Oraz kółeczka wycięte z resztek papieru z kolekcji Mintai. Thank you.
będziemy przygotowywać kompozycję przed przyklejeniem. Nasza kompozycja jest gotowa, teraz musimy wszystko przykleić. Stworzenia efektu 3D będę korzystać z grubszej piankowej taśmy. Thank you.
Teraz nasz belly band musimy dobrze wypośrodkować na stronie. Można sobie zmierzyć odległości i przyklejamy do tej strony, która następnie będzie dopiero przyklejana do kartki. Teraz, kiedy nasz belly band jest ozdobiony, możemy zacząć przygotowywać maty na zdjęcia. Wybrałam dwie maty w rozmiarze 10x15 oraz jedną kwadratową do rozmiaru 10x10. Maty przycięłam na gilotynie, która ma dodatkowe linie, tak aby mata na zdjęcia 10x15 była troszeczkę szersza i dłuższa i tworzyła ładną ramkę. Następnie przycinam białą kartkę bądź kremową, jak w tym wypadku, na miejsce, gdzie ma być zdjęcie, i ta już kartka będzie przycięta odrobinę mniej niż nasza mata, tak aby tworzyła się ładna ramka. Thank you.
Ja dodatkowo w swoich albumach nie pozostawiam tej kartki białej i staram się ją jeszcze delikatnie ozdobić. Do ozdobienia wybieram szablon od Stamperii oraz tusz Distress w kolorze Faded Jeans. Używam stempelka, który wskazuje, jaki rozmiar zdjęcia będzie na danej macie. Nasz belly band jest gotowy. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.